bulwary imienia marszałka Józefa Piłsudskiego ciągną się wzdłuż rzeki Wisły. Życie gospodarcze Włocławka koncentrowało się właśnie nad brzegiem Wisły. Znosiły się tu liczne szpichlerze, w których gromadzono i magazynowano płody rolne i leśne, a także wyroby rzemieślnicze przed dalszym transportem Wisłą. Po tym, jak zostały wyremontowane, są bardzo ładną wizytówką naszego miasta. Mamy wyremontowane chodniki, ścieżki rowerowe, lampy, oświetlenie, ławeczki. Jest to miejsce rekreacyjne. Liceum Marii Konopnickiej w Echiko 1 z 1926. Na ulicy Ogniowej znajduje się bardzo duży parking, gdzie można się zatrzymać samochodem i pozwiedzać bulwar. Na bulwarach również znajdowała się pływająca scena. Wieczorem, gdy się spaceruje po bulwarach, widać pięknie oświetlony most Rydza Śmigłego. Most ten łączy Śródmieście z Zawiślą. W bulwarach znajduje się plac zabaw dla dzieci, a także elementy rekreacyjne służące do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Mamy tutaj wspaniały statek, gdzie dzieciaczki szaleją w okresie letnim. Wszędzie, gdzie chodzę po mieście, zwiedzam jakieś zabytki, obiekty, miejsca, zawsze pojawiają się jacyś artyści, którzy pozostawiają takie oto ślady. Podejrzewam, że zaznaczają swój teren, albo jest to ich po prostu iloraz inteligencji i nie szanują pracy czyjegoś człowieka. Chwilę w oddali będziemy widzieć spichlerz z 1848 roku. A tutaj widok, panoramę naszego pięknego, kochanego Zawiśla.
Tutaj w oddali widzimy naszą wrocławską tamę. Na innym moim filmiku będziecie widzieć pomnik męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I za chwilę pojawi nam się kościół parafialny świętego Jana z 1538 roku. Tutaj włączyłem maksymalny zoom w mojej kamerze. Mam nadzieję, że pokażę obraz w dobrej jakości. Jeżeli mój widzu wiesz, gdzie na Zawiślu znajdują się stare bunkry, to prześlij mi na maila informacje, gdzie one się znajdują, to pójdę je sfilmuję. Widzimy właśnie tą oto siłownię na świeżym powietrzu, gdzie każdy może spróbować swoich sił i umiejętności. Jeśli chodzi o nasz most, mierzy on 620 metrów długości i 9 metrów szerokości, 6 metrów droga i po 1,5 metra chodników. Wybudowano go w 1937 roku. Most stalowy nazwany został na cześć Edwarda Śmigłego Rydza, jednego z honorowych obywateli miasta, który 25 września 1937 roku uroczyście przeciął wstęgę i otworzył most. Edward Śmigły Rydz urodził się 11 marca 1886 roku. Polski wojskowy, polityk, marszałek Polski, generalny inspektor sił zbrojnych. Zaczynał jako dowódca 3 Batalionu Legionów Polskich. W 1935 roku, po śmierci Piłsudskiego, został mianowany przez prezydenta Ignacego Mościckiego generalnym inspektorem sił zbrojnych, a w następnym roku w kontrowersyjnych okolicznościach mianowany marszałkiem Polski. A tutaj nasze wodowskazy. Dziękuję ślicznie za poświęconą uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Daj lajka, suba. Jeśli chcesz, żebym pokazał jakieś ciekawe miejsce we Wrocławku, zadzwoń. Może coś się uda zrobić.